Witam wszystkich fanów League of Legends, tutaj Black Johnny. Dzisiaj gramy Galiem na midzie, będziemy kontrować Veigara. Veigar jest to pick całkiem mocny. Pomimo tego, jak tam kiedyś na forach tych polskich mówili: o, Veigar useless, useless. A później nie wiem, czy się pojawił Veigar w jakichś turniejach, czy coś takiego, bo ostatnio widuję go całkiem często. Także właśnie tak to jest z tymi polskimi forami o tematyce League of Legends. Tam często ludzie wzorują się na tier listach, nie używają własnego rozumu, tylko jeżeli coś jest w tier liście, to jest dobre, a jeżeli jest coś tam w tych niższych tirach, tak, czyli barierach, to już po prostu jest słabe i nie opłaca się tym grać. No, ja tak nie uważam. Tutaj dużo zależy jednak od mody. Veigar jest niezły. Ciężko go pokonać innym czempionem niż Galiem. Może Ryze ma troszeczkę łatwiej, kiedy raszuje Banshee i może Abyssal Sceptera. I oczywiście Ryze chyba musi wziąć jeszcze na to na dodatek Cleanse, bo inaczej może być ciężko. Tutaj, jak widać, staram się raz hitować przy okazji troszeczkę harasu. Galio na początku ma dosyć duże obrażenia z tego skilla Q, zwłaszcza na drugim poziomie tego skilla. Później ten skill nie ma aż takich dużych obrażeń, ale na początku rzeczywiście są to niezłe obrażenia. Na start wybrałem opończę na tym magiczną, daje nam odporność na magię, a odporność na magię na Galiu daje nam też ability power. Jak widać, 48 9 ability power to całkiem dużo. Tam już ktoś zdobył First Blooda, chyba Wukong. Wukong zabił Yorika. Troszeczkę to dla mnie było zaskakujące, że Wukong był w stanie zabić Yorika. Wydawało mi się, że Yorik jest jednak silniejszym pikiem na topa i że no, Wukong nie da rady go pokonać. A tutaj widać niespodzianka. Wukong też troszeczkę dziwny przedmiot, jak na start hał mieczek do rana. Tutaj widzicie, już mamy ten drugi poziom skilla Q. Widzieliście, jak życie Veigara spadło. Już musiał użyć mikstur. I proszę, znowu oberwał. Na drugi skill wybrałem ten skill W, Bastion. On nam zwiększa odporność na magię, czyli też zwiększa nam też obrażenia w takim wypadku, prawda? Ale przede wszystkim nas leczy. Jeżeli uderzy nas minion czy champion, to my będziemy się troszeczkę leczyli. No tutaj Veigar troszeczkę dziwny flash sfailował. Ja się musiałem wyflashować, użyłem mikstury. Gdyby Veigar miał klatkę ze stanem, no to pewnie już by mieli killa. Tutaj już Amu mu zbliża na topa, tam gank na Wukonga. Jedyna może bolączka tego Galia to jest troszeczkę manożerność. Nie jest to może tak dotkliwe jak na przykład Malphite, który no już jest totalnie mega manożerny i moim zdaniem Riot powinien coś z tym zrobić, ponieważ no w tej chwili Malphite jest no prawie że niegrywalny. Jest grywalny tylko w nielicznych przypadkach, po prostu na nieliczne czempiony. Tutaj postanowiłem się wycofać, ponieważ widziałem, że Amumu się zbliża w tym kierunku, ale tutaj Nautilus, więc postanowiłem mu pomóc. Dostałem level, troszeczkę many mi się odnowiło. Niestety nie trafiłem tym skillem, bo ponieważ no, spowolniłbym tego Amumu. Tutaj Nautilus, dobry flash. No i proszę bardzo, zabił Amumu. Dobra robota. Zawsze śmierć junglera, utrata jego buffów,
To jest duża zaleta dla drużyny. Dla naszej drużyny, ponieważ nie dla niego. Niższy level, słabsze ganki, to wszystko sprawia, że świetna sprawa, jeżeli zgankujemy przeciwnego junglera, czy tak tutaj go zabijamy, nieudany gank, czy coś takiego. No i dalej troszeczkę tutaj farmię, Viger się cofnął do bazy. Jak widać właśnie użyłem tej tarczy, żeby się troszeczkę podleczyć. No cóż. I Viger wrócił, no tutaj przeoczyłem kilka minionów, ale troszeczkę się obawiałem tego Vigera, że mnie zabije. Złota się uzbierało, 1100, teraz ten i ten Kielich Harmonii zawsze był dobry na Galio, ponieważ dawał odporność na magię i regenerację many i fajny pasyw, taki jak pasyw Vigera. Natomiast teraz to jest po prostu item kosmicznie opłacalny na Galio, ponieważ można z niego zrobić ten bluźnierczy Graal Aten. I tutaj mamy dużo ability power, dużo odporności na magię, regenerację many, skrócone cooldowny. Wszystko świetnie współgra z naszym championem. Zresztą teraz stał się to dobry item nie tylko na Galia, ale też na sporo innych casterów. No ale na Galia jest szczególnie polecany. Wybrałem takie czary troszeczkę zabawy przed ulti Vigera, no to jest ulti, który korzysta z naszego ability power. Co prawda, no my będziemy mieli dużo magic resista, ale z tego magic resista będziemy też mieli sporo ability power. Jak widać, minionami na razie nie idzie mi najlepiej, to jest rzeczywiście element do dopracowania. O proszę, jak ładnie weszło. Mocno dostał i teraz idę sobie wziąć blue. Blue mi się bardzo przyda do spamowania Q i E. Tam i Olika męczą, widzę. Idę im pomóc? Nie idą. Tutaj chciałem przeszkodzić Vigerowi, żeby stracił troszeczkę czasu. Zawsze to jest zaleta. Nawet zrezygnowałem z minionów. No i teraz szybki push, żeby stracił jak najwięcej expa i złota. Zobaczymy, ile on ma, 46, więc jak widać, no z minionami szło mi bardzo słabo, skoro tak ciśnięty Vigar miał tak samo dobry wynik praktycznie. No ale tutaj przewaga powoli będzie się zwiększała. Zwłaszcza, że mamy przewagę poziomu. Już jest jednego, a za chwilę będzie więcej. Jak widać, użyłem tarczy, żeby troszkę mniej skusić od jego skilli. A swoją drogą jestem ciekaw, czy pasyw tego kielicha stakuje się z pasywem Vigera. No i tutaj farmimy już Galio z blue, jak widać, many ma pod dostatkiem z kielichem. Można używać skilli do farmienia. No przewaga w minionach ciągle bardzo niewielka, praktycznie żadna. Ale jak widać, no haras
robi swoje. Tutaj mamy złą sytuację na bocie, więc postanowiłem się udać na bota. Proszę bardzo, niespodzianka, Galio tutaj w tym miejscu. Jeden zabity, tutaj teraz złapana Miss Fortune, jej sfailowany flash. No i mam dwa kile. I znowu używam skilla W, żeby się troszeczkę podleczyć. Troszeczkę haras, na Veigarze Veigar. Troszeczkę ma mało many, nie wiem czemu. Chyba po prostu stara się jak najbardziej farmić Q, co jest dobrym pomysłem, ale powinien sobie złożyć katalista albo jakiś inny item z regeneracją many. Tu jak już widać, no ja na jego miejscu bym nie ryzykował, ponieważ no właśnie, no nie udało się go zabić. Ponieważ gdybym miał ulti, to bym go w tym momencie zabił. Aksowanie skilli, oczywiście pierwsze Q, drugie E. W daje troszeczkę dla obrony i dla lepszego. No tutaj straszna sytuacja, śmierć praktycznie stuprocentowa, ale jak widać jeszcze udało się zabić Veigara. Wiedziałem, że nie ucieknę, więc postanowiłem go wykończyć. Złota zebraliśmy całkiem pokaźną liczbę, ilość, nie, i liczbę, liczba jest policzalna, ilość jest niepoliczalna. No Nautilus troszeczkę był chyba zachciwy. I jak widać, źle się to skończyło. Kupiłem sobie oczywiście płaszcz negacji, to jest item, który no, na Veigara będzie bardzo użyteczny i na Galia, ponieważ oprócz no, ochrony da nam też ability power, pasyw daje nam połowę odporności, przemienia nam w ability power, no i itemy, które posłużą do ulepszenia kielicha. No tutaj to ulti chyba niepotrzebnie, ulti Galia ma troszeczkę długi cooldown. No ale nie jest tak źle. Moim zdaniem, jaka to jest wada tutaj, wada, jaki błąd Veigara jest taki, że nie złożył sobie życia. Powinien moim zdaniem złożyć katalista, miałby więcej życia, może lepszą regenerację zdrowia, mógłby dłużej wytrzymać na linii. No i tutaj wziąłem sobie Blue. Blue pozwoli mi spamować skillami. Mamy 79 do 76, czyli wciąż żadna przewaga. Nie mam przewagi pod względem minionów, ale pod względem killi już tak i levela też. Tutaj Wukong dobra robota, zabił Yorika. Nie wiem, czy ten Yorik składał jakieś dziwne itemy. Chyba nie. Nie wiem czemu tak został zdominowany, czy tam dużo ganków poszło. No i Veigar nie ma już many. Ja mam full. No to jego pasyw robi niezłą robotę.
No i mumia. Znowu przyszłam. Zrobiłem unik flaszem. Nie wiem, czy było to takie konieczne, skoro Vigor miał tylko 100 punktów many. Ale lepiej dmuchać na zimno. Jak widać, tutaj jeszcze Yorick się przypałętał. Więc to mogłoby się źle skończyć. Yorick się udaje na bota pomóc swoim tutaj towarzyszom, więc ja również udaję się w tym kierunku. No i cóż, Yorick uciekł. Użyłem sobie Skira W, żeby się uleczyć dzięki jego gulo. Znaczy, zastanawiam się, czy właśnie z tego względu Galio nie byłby dobrym counterpickiem na Yorika, ponieważ on by używał swoich duchów, a my byśmy używali w tym momencie bastionu. Nie wiem, czy nawet moglibyśmy to wymaksować, chyba nie byłoby to mądre maksowanie tego skilla. No i cóż, udało się złapać dwóch czy trzech czempionów w ulti, więc całkiem nieźle. Użyłem swojego heala, żeby tutaj podratować moją drużynę. Proszę bardzo, mamy killa. Tutaj troszeczkę muszę się oddalić, ponieważ mało życia. Spowolnienie na Mumu. No i idę na mida. Tutaj niestety bardzo głupio Graves. No jak widać. Zwłaszcza, że wszyscy tutaj chyba pingowali, żeby się wycofać. No cóż, użyłem właśnie skilla W, żeby się wyleczyć. Jak widać, nieźle to naprawdę leczy. Tutaj 75 punktów zdrowia. Minus 20% za każde kolejne trafienie. No i tak nieźle. Spuszowałem swoją linię. No i wracam się po itemie. Jak widać, złota troszeczkę sporo. Więc czas zakupić lepsze itemy. Kupuję oczywiście ten kielich, o którym mówiłem. Mam 180 punktów AP, 160 odporności na magię. AP tutaj nie działa tak do końca w tym momencie na naszą korzyść ze względu na jego ulti, ale Vigar został dosyć mocno zdominowany. Mamy tylko trochę lepszą farmę, ale za to ile więcej kili. Proszę bardzo, jedno Q wystarczy, żeby zabić te miniony atakujące z dystansu. No i zaczynamy niszczyć wieżę już tak bardziej konkretnie. Vigar oberwał. Na góry widzę ganga Mumu na Wukonga. Jeszcze raz oberwał. I jeszcze raz. No jak widać, nie wiem, czy to ten Vigar taki był słaby, czy... No ale no po prostu nie miał zbyt dużych szans z Galiem. No być może po prostu był to może słaby gracz. Tutaj chciałem go złapać, no ale się nie udało. A szkoda, bo myślę, że byłby kill. Proszę bardzo, zabity. Vigar został zabity. Tutaj skankował nas Yorick. Nieładnie, że Wukong nie powiedział SS. Ale udało się uniknąć śmierci.
się troszeczkę pomóc tutaj Wukongowi. Proszę bardzo. 5 do 1. Dobry wynik. Teraz się podleczymy troszeczkę na tych wiedźmach i idziemy po Blue. Kolejnym dobrym itemem na Galia jest Abyssa Scepter, nie wiem to się po polsku nazywa. Zaraz wam powiem. To jest ten item Beruo Tchwani. 70 punktów mocy umiejętności, 57 punktów odporności na magię. Czyli nam to da razem prawie 100 punktów ability power. I jeszcze aura obniżająca odporność na magię przeciwników o 20. Więc świetny, świetny item dla Galia. Tutaj widzę, że się zbierają przeciwnicy, więc wycofałem się troszeczkę. Nautilus ukradł Blue przeciwnikowi. Bardzo chamska rzecz. Wszyscy, tutaj cała piątka widzę chyba idzie na bota. Więc ja również udałem się w tym kierunku. Złapałem Tigara, tylko tego jednego się udało. Niestety. Użyłem heala, żeby troszkę podleczyć drużynę i siebie samego, bo sam miałem też niedużo życia. No, w tym kierunku nikt nie uciekał niestety, więc ja się zacząłem się wycofywać. Ponieważ takie długie ściganie no, nie jest zbyt rozsądne. Tutaj są wieże, tutaj są miniony przeciwników. Myślę, że to nie ma sensu. Znowu troszeczkę leczenie przez wiedźmy. Leczy to nas już za ponad 100 punktów zdrowia. Mam 2500 złota, czas kupić coś nowego. Właśnie Abyssala zapewne. Tak jest, mamy Abyssala i kolejny item. To będzie już chyba jakiś item pod tanka. Najprawdopodobniej Guardian Angel. Anioł Stróż, dobry bardzo item. Chociaż nie wiem po co kupiłem ten kryształ. Chyba może coś innego jednak składałem. Chyba chciałem założyć Egidę Legionu. No i tutaj farmimy. Vygar tak bardzo się wystarczył, że użył flasha. Przecież mógł od razu użyć klatki. Dziwny Vygar, dziwny. W farmie zaczyna już odstawać. Dosyć mocno. No i kolejna zeta Galia to jest to, że jest całkiem użyteczny w teamfightach. No jego ulti dobrze użyte to naprawdę jest duża pomoc dla drużyny. Tutaj Amumu idzie w tą stronę i mamy tutaj trzech przeciwników, więc wolałem się wycofać. Chociaż z jakiegoś dziwnego powodu Amumu się postanowił wrócić. Tam troszeczkę moi za bardzo cisnęli, ale jak widać nawet wyszło im to z korzyścią, co jest troszeczkę dziwne. Ja bym tak nie pushował samemu, ponieważ można zostać łatwo zgankowanym. Tutaj widzę właśnie, że Yorick idzie w tą stronę. Nawet mi Wukong pingował. No i cóż, udało się im zniszczyć wieżę, ale teraz Yorick tutaj idzie w tą stronę i Vygar. Ja bym się na ich miejscu cofnął.
No nie, widać, Jorik poszedł w inną stronę. Więc Jorik był dziwny. Nie udało się go spowolnić, ale zapałem go w ulti. Więc już został zabity, ale jego ulti go wskrzesiło. Czas ulti się skończył i Jorik nie żyje. Możemy oczywiście tego skilla używać również na naszych sojusznikach, tak zrobiłem to w tym momencie na Wukongu i to też nas będzie leczyć. Przy okazji daje nam to pancerz i odporność na magię. Plus 75 punktów, więc wcale nie mało. Nie udało się trafić nikogo z kół, niestety. Idę po blue. Veigar nie ma many. Złapałem go za pomocą ulti. Widzicie, że sporo życia mu to ulti zdjęło. Niestety ma klatkę. Użyłem tego, żeby się przyspieszyć. Teraz oberwał ładnie. I jeszcze raz. Dostał stan od Erika. Dobry stan. Strzał z kuli. Mam kolejnego killa. 7 do 1, 200 milionów, całkiem dobry wynik. 1800 golda to już też jest gold, który warto byłoby spożytkować, ale że Wukong zaczął robić barona, to trzeba się było tutaj udać. No i przeciwnicy postanowili się poddać, wcale się nie dziwię, wszystkie linie zostały wygrane, więc to było wszystko, trzymajcie się, cześć.